40, 20 i napis miłość też jest i przygoda. Dużo starszy człowiek i młodszy szukają dziewczyny, kobiety rozkoszy, chlapią się w wodzie, może ktoś utonie, drzwi otwierają, a nie są na balkonie. Super program, w którym nic się nie dzieje, 40 kontra 20 może poszukują ciebie. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a to jest seria 40 kontra 20. Przyznam, że nie mam pojęcia, który to jest odcinek, chyba 10. Ostatnio, uwaga, spoiler, jak nie oglądałeś poprzedniego odcinka, to... To nie słuchaj teraz tego, co mówię. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Linda oraz... Jak ona miała? Iza oraz Linda to matka i córka i ja byłam w szoku. Co? Czekajcie. Nie. Nie. Widzicie, nie kłamałam, naprawdę byłam w szoku. Nie mam pojęcia, co nas dzisiaj czeka, więc zobaczmy. Ale teraz czas zająć się problemem Marlenki. Co się znowu stało? No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? O, będą rozmawiać. Ostatnio Marlenka nie uwierzyła w słowa dziewczyn, że Robert powiedział jej, że nie lubi, jak kobieta płacze. Ja nie lubię, jak kobiety płaczą. I tutaj Marlenka mówi, o nie, 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 Robercik? Tak bym miał kimś powiedzieć, nie. Zobaczymy, czy Robert będzie prawdomówny. A co się miało stać? No, proszę tutaj jak nas powiedzi. Zostawić Marlenkę was samych? Tak, zostaw ich. Będę nie, czemu? Lepiej. Nie, okej. Okay. Tak? Tak, pewnie. Ty jesteś szczera, więc wezmę sobie to do serduszka i zostanę. Chociaż w sumie to nawet dobrze, jeśli oni szczerze porozmawiają, to przy okazji Kinga też usłyszy wersję Roberta. Także ja postaram się nie być taka niemiła dla Kingi. Po naszej ostatniej tutaj selekcji, czy... Po wyborach, no. Wyborach i po prostu, że ty ją naskoczyłeś. Siadając na kanapie, od razu mi powiedział, wiesz, ja nie lubię kobiet, które płaczą. Ale nie powiedziała tych konkretnych słów, że nie lubi kobiet, które płaczą. Chyba, że powiedziała to i ucięli, ale no nie wiem, to jest kluczowe, bo samo powiedzenie, że albo ty na mnie naskoczyłeś, a Robert powie, nie naskoczyłam, a Marlenka powie, no tak, no nie naskoczył, miałam rację, no to zajebista rozmowa. Chciałem stworzyć związek z kobietą, która miała dzieci. Ale kurwa... Przepraszam, bo naprawdę brzydko mówię w tym odcinku. Nie słuchajcie tego, co ja dzisiaj mówię. Ja chciałam, żeby on albo potwierdził tamte słowa, albo żeby skłamał, że nic takiego nie powiedział. No, manipulacja. Taka sytuacja. Ja nie chcę nikomu robić żadnych nadziei. Obietnic, tak. Bo później się tak, odwraca. Żeby się nie rozczarowała. Przeciwnie w moją stronę, bo ona powie, bo ja ci poświęciłam tyle czasu, a ty to i to. Mhm. Ale to tak nie działa. I co z tego? Co z tego wynika? Oni o dupie Maryni tutaj gadają. Powinno być konkretnie. Nie lubię, jak kobieta płacze, albo... Nic takiego nie powiedziałem, Marlenka. To jest święty człowiek, prawda? No ale wiesz, Madzia to odebrała odniosła... do siebie. Tak. Trochę to jest takie dla mnie dziwne, no bo jest dojrzałą kobietą, tak? Ma jakieś tam swoje przeżycia, doświadczenia. Rozmawiamy bardzo otwarcie. Ja teraz myślę, że Robert wyrzuci Magdę, bo ona już jest mu niepotrzebna. Jeszcze tutaj Marlenkę przedstawiają trochę inaczej. Za spokój ducha i harmonię. O tak, Kinga, ty najwięcej wiesz o spokoju ducha. Także ja postaram się nie być taka niemiła dla Kingi. A tej właśnie w medytacyjnym kręgu nad basenem poszukują dziewczyny mieszkające z Bartoszem. No proszę, tutaj medytacja poradna. Ciekawe, czy kontrola oddechu otworzy im oczy na kiełkujące coraz wyraźniej konflikty. Czujesz takie ciepło na przykład, co z dołu idzie ci do góry, co nie, przez palce i tak dalej. Ej, nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałam. Ej, ale to smutne, nie? On tutaj mówi, no medytacja, czujecie jak wszystko idzie wam przez całe ciało, od palców do głowy. A na to Julia. Ej, nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałam. Czy Magda w chłodnym wnętrzu lodówki szuka sposobu na ostudzenie emocji? Czego tam szukamy? Oho, będzie konfrontacja pomiędzy Robercikiem a Magdą. Ciekawe co o niej powie teraz, bo... O, ananas. Może znajdę, no trzeba coś wymyślić, dużo nas jest, nie? A tych produktów jest nie za wiele. On naprawdę tak stoi nad nią, jakby miał ją skrzywdzić. Co się dzieje? No kontynuuj, no pomogę ci w tym. A, pomożesz mi. Fantastycznie. Dobrze, cieszę się. Cieszyłam się, że przyszedł mi pomóc gotować, bo miałam nadzieję, że właśnie pobędziemy sami, będziemy mogli ze sobą porozmawiać. Bardzo się cieszę, że przyszedł Robert, aby mi pomóc i że mogliśmy zostać sami i porozmawiać. Przekona do mojej osoby, wyjaśnimy sobie rzeczy, które się tam uzbierały. No ja nie wiem, czy on się przekona do ciebie po tej rozmowie z Marleną. Wiesz co, ja całkowicie nie rozumiem twojego rozumowania mojej osoby, wiesz?
Wiesz co, ja ciebie nie znam, Robert, żebym mogła... Nie znasz mnie, a mówisz na mój temat. Nie no, ja tylko mówię, jakie mam odczucia. Ja nie mówię nic o tobie. Czy w jakikolwiek sposób względem twojej osoby byłem agresywny? Już ten ton jest taki trochę niepokojący. Tak jakby relax, take it easy. A czy ja w jakikolwiek sposób względem twojej osoby zachowałem się nie tak? Tak. Kiedy? A czy wiesz co, nie to, że nie tak, byłeś niedelikatny. Znaczy? Na dzień dobry mi powiedziałeś, nie lubię kobiet, które płaczą. I to już od razu mnie usztywniło i... Wiesz co, to ja skrócę tą naszą rozmowę, bo totalnie nie zrozumiałaś, co do ciebie mówiłem. Aha, okej. Okay. Robert teraz wytłumaczy nam wszystkich, że jak on powiedział, że nie lubi, jak kobiety płaczą, to nie znaczyło, że nie lubi, jak kobiety płaczą. Nie lubię, jak kobiety płaczą w mojej obecności z racji tego, że w swoim czasie za dużo na to patrzyłem, wiesz? Mówiłem to tylko i wyłącznie z troski, wiesz? A, czyli jak się pokłócicie z Robertem, to nie możecie koło niego płakać. Musicie wyjść gdzie indziej, bo zranicie jego uczucia waszym płaczem. Egoiści. Nie lubię łez kobiet. O, może tak. Ja na przykład lubię łzy Feniksa, bo są uzdrawiające. Wiesz, no rozumiem, miałeś jakieś... Nie rozumiesz, bo jakbyś rozumiała, to byś nie podeszła do tego w ten sposób. Nie wiem, to brzmi tak nieczuło, ale może ja też nie rozumiem, także nie rozumiem. Ale cieszę się, że Robert nam wytłumaczy zaraz po przerwie, bo tutaj się zaczęła. No, ja tak się nie spoileruję. Czekałam na pocałunki, jest 10 odcinek, a oni mi kuźwa zapowiadają po prostu ten pocałunek. Próbujesz jakby, nie wiem, wykazać, że mam jakieś problemy. Słuchaj, jestem po prostu wrażliwą kobietą. Co jest złego w tym, że kobieta jest wrażliwa i po prostu nie wytrzymała jakichś emocji? No ja tutaj się zgadzam, ale w ogóle jako wrażliwość, jako cecha ludzka jest okej. I mamy prawo czuć się w jakiś sposób i wyrażać te emocje chociażby poprzez płacz. I już od razu na wstępie założyłeś, że jestem rozhisteryzowana i będę ci robiła jadki takie, jak robiła ci ale twoja. Ale to jest twoje zdanie, nie moje. Ale to jest twoja interpretacja, nie moja. A nawet nie dasz mi możliwości wytłumaczyć. Ale właśnie czekam, że mi powiesz to. No to powiedz, Robert, o co chodzi, bo jeśli ona to źle interpretuje, to poznajmy prawidłową interpretację. Jesus! Jak czekasz? Jak ja ci mówię, że to źle rozumiesz, a ty od razu wyjeżdżasz do mnie z tekstem takim, że ja tego nie rozumiem i ja z góry zakładam, że... Przepraszam cię, panie mikrofonie, bo naprawdę denerwuję się z tym odcinkiem. Skoro mówisz kobiecie, że źle cię zrozumiała, to wytłumacz, o co ci chodzi. W czym problem? Próbuję załagodzić sytuację. Ty podejrzewam, że też, a jakoś gdzieś ale tam ja, nadal się... Ja jakby gram w otwarte karty, ja ci mówię, jak jest. To mi kurwa powiedz, jak jest. To jak macie rozumieć? Nie rozumiem. No wiesz co, kurczę, ja też nie rozumiem. I ja też nie rozumiem. O co tu chodzi? To, co ty do mnie mówisz, ja to rozumiem bardzo dobrze. Natomiast zupełnie inaczej to odebrałaś, jakie ja miałem... No to właśnie to chciałam usłyszeć. To powiedz mi, jakie miałeś intencje? Proszę, powiedz, bo to już od chyba 10 minut. Gadacie, ale nie wiemy o czym. Skąd ja mogę wiedzieć, jaki ty masz... W jaki sposób się komunikujesz, jakie masz poczucie humoru? No, wydaje mi się, że na tyle już takich rzeczy nie możesz do mnie mówić, bo trochę czasu tutaj spędzamy. Wcześniej nie rozmawialiśmy ze sobą. No nie, wcześniej nie. No właśnie. Ja pierdzielę. Czy ta odpowiedź to po prostu znamy się na tyle długo, że powinnaś się domyślić? Zamknijmy temat tego a propos tej naszej ostatniej, pierwszej rozmowy. Mhm. Dobrze? I zadaj mi konkretne pytanie. Lubisz cukinię? Nie, kurwa, no nie wierzę, no hit. Magda, skończmy tę scenę. To jest too much. To jest za dużo dla mnie. Tymczasem dziś przed uczestnikami doprawdy szalony wieczór. Z okazji urodzin Kamili panowie zaproponowali party niespodziankę. O, jakie to miłe, Kamila ma urodziny i będzie miała niespodziankę. 100 lat, 100 lat. A ty jak z Robsonem? Dobrze, no. A Nowa jak? Był u niej z nią na ręce dzisiaj, nie? I no tak, Ilona. No. Chyba Zachód Słońca oglądali. One jeszcze nie wiedzą, że to jest matka i córka. Ciekawa jestem ich reakcji, bo na pewno to wyjdzie w jakimś momencie. Podoba ci się raport? Ja nie wiem, no tak jak widać. Wiesz, jesteśmy razem, więc tak. No raczej. Nie, stara, ty musisz pokazać, to dużo. No tak! Ja jestem ciekawa, czy Kinga już tak podświadomie myśli, że oni serio już są razem. A tu widzicie jakieś podobieństwo?
No nie, nie, nie. Dobra. Nie widzą podobieństwa, no to do widzenia, możemy się rozejść. Iza i Linda. To jest mama, to jest córka. Oh my god! Naprawdę? Boże! Nie! Ja na początku nie dowierzałam, ja myślałam, że to jest prank. Widzę, że długo Robert nie umiał wytrzymać, trzymając sekret. Minął tylko jeden odcinek, a on już wszystkim powiedział: ej, słuchajcie, słuchajcie, widzicie podobieństwo? To jest matka i córka. Szczęka to była na ziemi, ja jeszcze ją zbieram. Szok. Ale to też znaczy, że dobrze grają. No ja nie wiem, co tu się jeszcze może okazać, ale Robert chyba się nie okaże tatusiem Bartka, bo mówił, że nie ma dzieci. Ja chyba też się z tego śmiałam, że teraz równie dobrze Robert mógłby powiedzieć, że jest synem, ojcem Bartka. A co to, nowa zabawa? Niektórzy grają w butelkę, my gramy w banana. To jest taka styczna sytuacja, trzeba... To jest Ania! Pocałuj namiętnie Bartka. Aj, tak Kamila wszystko... To jest Kamila? Nie, bo ona nie ma urodzin. To ta druga, Ania. Tak zasłoniła wszystko, nic nie widać. Nie miał oporu, więc... W ogóle Ania ma 38 lat, szok. Ja myślałam, że ona jest młodsza. No teraz jak zapauzowałam, no to ma jakieś zmarszczki mimiczne, ale ogólnie to wygląda bardzo dobrze, bardzo ładnie. Ja chyba też już widać, że mam zmarszczki, nie? Już ten wiek. Teraz zadanie wymyśla Ania. Pocałować naszą solenizantkę. Ja wam taki skrót tego pokażę, bo nie wiem, czy chcecie oglądać, jak każdy się z każdym całuje. Nie, już wyszło, wyszło, Robert. Pocałuj osobę w tym gronie, którą najmniej znasz. Czy to była Iza? Co to był za pocałunek w ogóle? To było cmoknięcie, no Robert. Wybierz kobietę tutaj z tego grona, która najbardziej cię uwodzi. Uwodzi, okej, okay, okej, okay, bo ja głośno gadam i nie słyszę, co oni gadają. No to teraz będzie Julka. Całuj z Bartoszem zaliczonym. Gratulujemy. Przechodzisz do następnego etapu. Tylko, że to jest podczas gry to się nie liczy. No dobra, no to sorry, no kręcimy dalej, nie? Ona po prostu się z nikim nie całowała i taka wkurwiona idzie po prostu. Dobra, kręćcie, kręćcie, kiedy ja? Bo widzę, że Batka ma taką bardzo kuszącą spódniczkę. Ja bym chciała też zobaczyć języczek. Co by nie było, tak mogę? To jest program 12+, tak przypominam. Za odwagę, bo szczerze powiem, no trzeba mieć do tego jaja, tak? No trzeba mieć jaja, żeby się całować. Ja ich nie mam, dlatego się nie całuję. Robert z kolei został przez Martę poddany próbie przyparcia do muru. Jejku, Marta naprawdę tak go trzyma w tych uściskach. Może ona nie całowała się z nim dzisiaj i dlatego tak... Bo zresztą, że ma żonę w Lili. Tam, która stoi w szlafroczku. Lepiej... Musisz o kindze? Tak słyszałam, no. Jakąś żonę Billy? Co? Czegoś ty nie rozumiem. Może Kinga sama się tak nazwała. Inwestuję czas w ciebie. Inwestujesz czas we mnie. Inwestujesz. Może mnie pompuje. Mówię ci. Dobra. Uciekał. Robert już nie wytrzymał, powiedział: dobra, dobra, uciekam. Orze lasko się pali. Atmosfera wśród mieszkających na glampingu kobiet ewidentnie się rozluźniła. Nam się nie chciało spać i Bartek też nie spał, więc wskoczyłyśmy mu do łóżka. Wskoczyłyśmy mu do łóżka. No kurczę, Marta, dopiero co się przytulałaś do Roberta, a teraz do Bartka. Inwestuję czas w ciebie. Wskoczyłyśmy mu do łóżka. Bartek w najlepsze bawi się z dwoma dziewczynami. No to było w jakiś tam sposób upokarzające dla mnie. No i przykra sytuacja. Nie wiem, czy słowo upokarzające jest tutaj do końca trafne, bo jednak wszystkie dziewczyny ze sobą rywalizują, ale z drugiej strony też nie dziwię się, że jej się zrobiło przykro. Myślisz, że jest zła? Tak. No daj, jeżeli tylko to przeszło. Idź, no. Wszystkie. Tak. Dobra. Zapraszam Julecię. No tak, na pewno teraz przyjdzie, jak dziewczyny poszły po nią, to wskoczy do łóżka i będzie szczęśliwa, no. Czy Julia skorzysta z zaproszenia i dołączy do igraszek pod kołdrą Bartosza? Nie. Jesz tam do nas? Nie. Chodź, misiu. Nie, i ciepło, i miło, i przyjemnie. Tylko czy aby na pewno rozsądnie?
Krótka piłka, wystarczyło zagrać w bananową ruletkę i teraz każdy z każdym się całuje. Krem z filtrem może się dziś nie przydać, bo zdaje się, że nad posiadłość nadciągają czarne chmury. O, to tam w ogóle są ciemne chmury? Proszę bardzo. To co oni będą musieli robić w domu? Pewnie będą grali w kalambury. Co, jesteś na nas? A to ciemne chmury to były kłótnie, dobra, bo ja myślałam, że serio oni mają brzydką pogodę. Się zdziwiłam nawet, że wow, brzydka pogoda? Pierwszy raz w programie. No nie mam prawa być zła, ale wiesz co, no ale Bartek stracił dużo na moich oczach. No. Tutaj wchodzę do tego pokoju, patrzę, Bartek dzwoni, Pamela wcześniej mnie całował i tak dalej. No to jest dla mnie, no wiesz co, takie chucinne. Mhm. Sama Julka powiedziała iż, że pocałunek w grze się nie liczy. Podczas gry to się nie liczy. To się liczy, czy się nie liczy? No nie wiem, czy nie wolałabym być grupie u Roberta. Straciłam do Bartka za zaufanie. Nie znamy się długo i takie rzeczy wychodzą bardzo szybko, więc no nie wiem, co będzie dalej. Jakim prawem on rozmawia, przytula się i całuje z innymi kobietami, będąc w programie, w którym kobiety rywalizują o dwóch facetów? No, no chyba go posrało. Nie obawiacie się, jak, że tak powiem, sięgnie daleko ta zabawa? Mi się podobało wczoraj. No właśnie, gdzie to sięgnie? W ogóle 40 odcinków na takie coś, to jest chore. A jednocześnie ja sama nagrywam 10, więc tak, to jest chore to, co robię, ale z drugiej strony to jest taka luźna rozrywka. Ja oglądam, wy oglądacie, oboje się cieszymy, więc to też jest potrzebne, żeby się zrelaksować i obejrzeć coś takiego luźnego. Tak, mizianie tak. Dotyk. Mizianie dotyk. No bo dotyk jest ważny. Tak? Ale mi wiecie, co wczoraj to uświadomiło, że każdy z nas już po tygodniu potrzebuje tego coraz bardziej. Tak. Na dotyku. Nie no, oni to są naprawdę biedni. Tydzień bez dotykania się, jak oni to wytrzymują? Jak można być singlem dłużej niż tydzień? To niemożliwe. Jeżeli kobieta ma na przykład tam 30 par lat, nie znalazła sobie partnera, to coś z nią jest nie tajgas. A brawo o ciebie, dlaczego nie wpadłaś do życia? Ale bo, no wiesz, bo mnie nikt nie zaprosił, nie? No jak? No właśnie, co tutaj gadasz, Julka, zaprosili cię. To, że Bartek cię nie zaprosił, to już nie mów, że cię nie zaprosili. A w momencie, kiedy ja wchodzę do pokoju i nagle widzę ciebie z dwoma dziewczynami w łóżku, no to sorry. I ty do mnie chodź, może się dołączysz, tak, lecę, będę zapier... Tutaj możliwe, że moja teza na temat tego, że faceci w podobnym wieku lub w tym samym są niedojrzali, sprawdza się. Wow, jak na to wpadłaś, że młodsi ludzie są mniej dojrzali? Co? Oczywiście też nie ma co generalizować, bo ludzie są różni, ale no nie wiem, czy to jest taka szalona teza. Zależy, co między nimi jest. Jeżeli między nimi faktycznie jest tak, że oni chcą być ze sobą, no to ja bym się też gdyby to był mój chłopak czy coś. No ale jeszcze nie jesteście na etapie chłopak. Jesteście na etapie 20 kobiet i dwójka facetów. No litości, tak? No powinniśmy się wszyscy poznawać, a nie, że teraz ja będę się bała, że niechcący dotknę kolana Bartka i będę chciała mówić, ej, sorry, Julka. Ja tutaj też się zgadzam. Julce może być przykro, ale to jest wciąż program telewizyjny i sama wiedziała, że pisze się na takie coś. Linda ma o wiele więcej do powiedzenia historii ciekawych. Niż to, że jest tutaj z mamą. Tak. Mam. Ale nie wiem, co ci chodzi po głowie. Może Linda też ma na przykład dziecko, które pojawi się w następnej edycji. Linda, to kiedy na randkę idziemy? Już teraz będę, wiesz. Ale to ty zapraszasz, czy ja mam zaprosić? Nie no, tym razem to ja, no. I ta Kinga tak podkradająca się, jak taki szczur wychodzący z kanału. Robert tak patrzy na Lindę. Kiedy pójdziemy na randkę? Tymczasem Kinga. Chodź, bo cały czas mnie coś gnębi, muszę z tobą pogadać, dobra? Co mnie gnębi, wiesz? Co mnie gnębi? Kinga na pewno chciałaby wiedzieć. Jakbyś, może inaczej, nie jak myślisz, tylko jakbyś się do tego stosunkowała, jakbyśmy się, powiedzmy, zbliżyli dość ze sobą ja i twoja mama? I cisza. To trochę przykro, ale jeżeli by tak było, to ja odpuszczam. Mhm. A może bym powalczyła trochę? Proszę Państwa, mamy pierwszy taki oficjalny pocałunek ze strony Roberta i nie jest to Kinga. Szok. No, z Robertem jak? Mi się Robert podoba. Jest w twoim typie? Jest, no. No, on do ciebie coś tam? Boże, jakie tutaj mogą być dramaty rodzinne. Czy Linda okłamie swoją własną matkę? I się całowali? Mhm. Tak? Mhm. Dzisiaj się też z nim całowałam.
Dobra, dobra, nie było jednak dramatu, wszystko powiedziały sobie, zero budowanie napięcia. A jak tam z innymi dziewczynami? On tak z Kingą dosyć tam, nie? Oni są razem czy nie są? A ja nie wiem, czy są razem czy nie są. To by było bez sensu, czemu on miałby być w związku z dziewczyną jedną, będąc w tym programie? Wydaje mi się, że łączą się takie prawdziwe pary, jak się kończy program. Z tą osobą, która wygrała. No nie wiem, to takie bez sensu dla mnie by było, gdyby on był w związku i wtedy co, ta reszta lasek musi iść do tego drugiego? Wiesz co, ja by ci to powiedzieć. Kuźwa jego mać. Żeby nie przeklinać publicznie. Mnie się Robert podoba. No tutaj może być jednak może być tutaj dramat rodzinny. Nie powinnam się cieszyć, ale to są jakieś emocje dla nas, dla widza. Mimo wszystko ja lubię i Lindę i Izę, więc może być trudno na to patrzeć. No dobra. Moi drodzy, i tutaj jest koniec. Zostawili nam takie budowanie napięcia tego, że nie wiemy, czy Linda z Izą się pokłócą, czy jedna odpuści, czy druga odpuści. Ten odcinek był całkiem ciekawy. Strasznie dużo było całowania i takich właśnie scenek niekoniecznie 12+. Dzięki za dotarcie do końca. Dziękuję również moim wszystkim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Widzimy się niedługo, bez odbioru.